No, tutaj właśnie to moje, gdzieś tam wam podsyłałem wcześniej tą jedną opinię gdzieś tam na Instagramie też. No, że to tylko teoria jest, nie? Że te testy działają. W praktyce betonują kod i potem właśnie jest trudno cokolwiek zmienić w nim. Nie? Co na ten temat powiecie? Zależy, jaki sposób są. To jest to, co ja mówiłem, tak? Jeżeli się okaże, że faktycznie każda twoja zmiana w kodzie wymaga zmiany w teście, to prawdopodobnie testy są błędnie napisane. Fakt, że możesz mieć na tyle pogiętą architekturę, że to faktycznie tak po prostu już jest, że wszystko jest od wszystkiego zależne i że każda dowolna zmiana jakiejś logiki gdzieś na końcu, nawet taka, jak powiem, refaktoryzująca zmiana logiki, i tak gdzieś na końcu wysypuje jakiś tam gdzieś test, jakby sensowny napisany. Ale ciężko mi sobie wyobrazić taką sytuację. Dla mnie najczęściej, jeżeli mam taką sytuację gdzieś w kodzie u kogoś, że testy się często sypią, to efektem nie jest to, że ten kod jest tak dynamiczny, że on się co 5 sekund zmienia, tylko raczej to, że testy są bardzo wrażliwie napisane, w ten sposób bardzo taki właśnie niestabilny. I one się często sypią, dlatego że po prostu zostały tak, a nie inaczej te asercje wybrane. I testowane są rzeczy, które można by było zrobić zupełnie w inny sposób. I lekka zmiana tych testów jakby stabilizuje je. Zwłaszcza w takich dojrzałych produktach, bo ja rozumiem, jak robimy jakiś zupełnie nowy moduł, właśnie jakiegoś Greenfielda, gdzie ta logika jest taka mega, mega żywa, ona się co 5 sekund zmienia, sami nie wiemy, gdzie są jakby granice kontekstów i tak dalej. I to faktycznie te pierwsze parę tygodni może być takie, że każdy commit, każda zmiana to jest test, który się sypnie gdzieś tam w trakcie. No bo zmieniamy non-stop reguły gry. Ale w dojrzałych produktach ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, żeby mi to utrudniało pracę. Raczej tylko wtedy, kiedy ten test faktycznie nie jest poprawnie napisany. Jak jest poprawnie napisany, to on się powinien wysypać wtedy, kiedy ja zmienię warunki domenowe, tak? Zmienia jakieś kryterium biznesowe. To wtedy się powinien test wysypać, a nie dlatego, że zmieniłem typ danych zwracanych w jakimś tam miejscu. Michał, cały No. czas nie użyłeś najważniejszego słowa, kiedy zmieniły się wymagania. Okay? No tak, to tak, wiadomo, że tak, no jak zmieniamy reguły biznesowe, to tak, bo to jest, masz rację, to jest istotne. Jeżeli zmieniam regułę biznesową przez przypadek, bo się walnąłem w kodzie, to mi się test wysypuje, bo zmieniłem regułę biznesową, to jest okej, okay. Test wykrył de facto błąd, który popełniłem. A jeżeli faktycznie tych zmian biznesowych jest tak dużo, tych wymagań jest tak dużo nowych, to wtedy faktycznie muszę też poprawiać testy, jeżeli faktycznie te reguły się non-stop zmieniają. Tylko, że one się nie zmieniają tak non-stop, bo gdyby one się zmieniały Tak. non-stop, to my byśmy nie nadążali z implementacją, po prostu. Tak. W związku z To czym... jest. Ja sobie wyobrażam to tylko w jakimś takim przypadku, mówię, takiego kodowania, jakby research kodujący, że po prostu szukam jakiegoś rozwiązania mojego problemu biznesowego i non-stop zmieniam podejście, Ale to... algorytmy, Okej. sposoby podejścia. Wiesz, ten taki pierwsze 2 tygodnie, jak mam pusto, nie mam nic, mam puste repo, pusty projekt i te pierwsze 2 tygodnie, a potem to już jest wolniej, nie? Ja nie do końca się z tobą zgodzę, dlatego że są projekty, w których zmienia się architekturę danego projektu ze względu na to, że albo firma robi pivot, albo produkt robi pivot, albo dlatego, że się odkrywa generalnie, z czego tak naprawdę będziemy się utrzymywać, albo rozumiemy domenę lepiej. I to się dzieje nagminnie, to znaczy pracując 3 lata nad jednym projektem, albo inaczej, nad jednym produktem de facto, trzykrotnie przepisywaliśmy całą logikę biznesową, całą domenę, tą clue jednego z mikroserwisów. Trzykrotnie, bo ją lepiej rozumieliśmy. I to nie jest problem. I teraz nasze testy, wbrew pozorom, się nie zmieniały, bo wymagania się nie zmieniały. Zmieniała się architektura, ale nasze testy były odporne właśnie na to, ponieważ dokumentowały de facto wymagania, nie architektury, tylko wymagania. Aczkolwiek testy do architektury to jest jeszcze inny klocek, tu Marcin będzie mógł więcej powiedzieć, bo w systemie rozproszonym to są de facto testy kontraktów. Także moim zdaniem no, to może być różnie, nie? Generalnie, w tym sensie, że można sobie spieprzyć, ale przede wszystkim trzeba patrzeć z perspektywy tych wymagań, będzie łatwiej wtedy, nie? No właśnie, bo pytanie, czy to, że betonuje nam kod, czy to jest źle, nie? Bo to jakby to To, że też. betonuje kod, to jest problem. I ten problem pojawił się. Ja pamiętam, jak go pierwszy raz odkryłem, miałem 6000 testów i próbowałem wprowadzić prostą zmianę architektoniczną, która zadziałała na produkcji od razu, ale miałem do naprawy. W tym momencie tam bodajże, już nie pamiętam, 500 testów, a jak je naprawiłem, oczywiście refaktorując przy okazji, to miałem kolejne 2000 czerwonych, nie? Więc
Ja wtedy się zwolniłem z pracy, stwierdziłem, że spieprzyłem i idę do kolejnego projektu, bo już nie mam czasu na takie pierdoły. No może tutaj musimy jakby sobie wyjaśnić, to znaczy to betonowanie jakby no. kodu, o czym mówimy, tak? Bo dla mnie, jak ja piszę jakąś tam funkcję, to ja sobie jakby betonuję ją w ten sposób, że betonuję, jak ma działać, a nie konkretne implementacje. To jest ta zasadnicza różnica i wszyscy kiedyś tam byliśmy i zrobiliśmy ten wielki błąd, o którym właśnie Kuba wspomniał. Ja pamiętam właśnie inny projekt, gdzie zwariowałem na punkcie code coverage. Po prostu uznałem, ja nie wiem, początek mojej kariery. 100%. Kariery w wielkim, oczywiście w cudzysłowie. I uznałem, że muszę mieć do 100%. No bo to jadę do 100% wszystko, getery, setery. I faktycznie najprostsza zmiana i trzeba było wywalać, znaczy wywalało się mnóstwo testów, mnóstwo pracy bezsensownie spędzonej. Na szczęście jestem strasznie leniwy i potem odkryłem, że jest coś takiego, taka biblioteka MinBin, która automatycznie testuje getery i setery i nie muszę sam tego testować. Marcin, zepsułeś kiedyś getera albo setera? Naprawdę zadziałała ta biblioteka? Nie, zadziałała w ten sposób, że zweryfikowała mi code coverage, ale ja nie musiałem pisać. Miałeś swoje magiczne 100%. Słuchajcie, można sobie zrobić. Można sobie zrobić takie dusze kuku. Dzisiaj, historia jest dzisiaj. Dzisiaj mój kolega, jak dzwoniam się do pracy, w sensie na wideo. Generalnie dzisiaj rano muszę ci się pochwalić. Ja pokazuję mi historię i mówi, patrz, przejęliśmy jakiś tam projekt w jakimś tam zespole i oni mają consumer driven contracts. Używamy do tego wszystkiego. Akurat w tym przypadku wyjątkowo Spring Cloud Contracts, Marcin, mimo tego, że firma jest heterogeniczna i poszła w pakta, ale akurat tutaj tak to zostało. Natomiast co zrobił zespół, to zrobił fenomenalną rzecz. To jest setery getery wersja 2.0. Mianowicie test jest producenta, czyli tego, kto wystawia jakieś API, no nie? I jak wygląda w tym momencie kontrakt i automatyczny test? Automatyczny test weryfikuje, że kiedy się zatriggeruje zachowanie, czyli coś tam się stanie w systemie, to wiadomość, i to jest komunikacja synchroniczna na kawce, to wiadomość na kawkę będzie wyglądała tak, a nie inaczej, nie? No i co? Test działa, kontrakt jest, drugi zespół zadowolony, wszyscy są szczęśliwi. My patrzymy w środek tego testu, a tam się okazuje, że zespół sobie zapisał w JSON-ie message, który chciał wysłać, następnie w części trigger, gdzie powinien triggerować zachowanie swojej aplikacji, wziął ten message, czytał z pliku i wysłał bezpośrednio na kawkę w samym kodzie testu. W sensie nic z logiki aplikacji się nie uruchomiło, nic, zero, nie? Generalnie nie mamy zielonego pojęcia, czy ona w ogóle cokolwiek robi, ale test kontraktu jest, tak? Is true, tak? Jak to by było w assertion? Assert true. To... Jeden równa jeden, tak. Ale to wiesz co, to jest tak naprawdę tam śmichy, chichy, ale to jest poważny problem, bo to oznacza, że ktoś... To już lepiej w ogóle tego testu nie robić, lepiej to wywalić, niż takie rzeczy robić. A jeżeli ktoś tak zrobił, to ja bym odbył dosyć poważną rozmowę, no bo jeżeli tutaj tak zrobił ktoś, to może w innych częściach też tak zrobił, tak? W sensie, o co tu chodzi, nie? Marcin, masz rację i już dla mnie nie pracują. To był zewnętrzny zespół. Ale ja się nie dziwię, bo to jest... Bo to jest oszustwo po prostu, tak? Bo po to mamy te testy, żeby na przykład robić te wdrożenia. Tak? Idea tych testów kontraktowych. Jeżeli mamy testy kontraktowe, dobrze napisane też unity integracyjne, to możemy założyć, że nie potrzebujemy end-to-end. Powiedzmy, teoretycznie przynajmniej. Możemy podjąć biznesową decyzję, że nie chcemy mieć tych testów end-to-end. W momencie, w którym oszukujemy w testach kontraktowych, no to jest tragedia.